Cześć kochani, witam Was serdecznie. Dzisiaj będę mówić o nieco zapomnianej gwieździe, zupełnie niesłusznie i niepotrzebnie. Ale pana Jacka Lecha przypomniała mi jedna z moich widzek na grupie przyjaciół kanału Pauli Rodak. Poprosiła mnie o taki odcinek, zostawiła artykuł, więc postanowiłam pochylić się nad tą karierą i powiem Wam, że byłam zaskoczona, jak mało informacji na temat pana Jacka jest dzisiaj dostępnych. Jak mało się o nim pisze, jak mało zostało zdjęć. A przecież w latach 70. ubiegłego stulecia należał do najpopularniejszych artystów w Polsce. Dziś więc opowiem Wam, jak wyglądała jego droga do kariery, jak ta kariera się rozwijała, jak wyglądało jego życie prywatne i jak zakończyło się jego życie, ponieważ niestety zmagał się z poważną chorobą. Jednak nawet w obliczu walki z rakiem nie porzucił miłości do muzyki i właściwie dla niej poświęcił swoje życie. Ciekawi, jak wyglądały losy Jacka Lecha? Nic bardziej prostego. Zostańcie ze mną do samego końca, a wszystkiego się dowiecie. Jacek Lech, a właściwie Leszek, Zerchał. Urodził się 15 kwietnia 1947 roku w Bielsku Białej i ukończył w tym samym mieście średnią szkołę muzyczną. Już w latach szkolnych założył swój pierwszy zespół muzyczny, w którym grał na skrzypcach, a także śpiewał. Skrzypce zresztą wybrał nieprzypadkowo, a właściwie trochę wybrał mu je tata. On wolałby pianino albo gitarę, skrzypce jednak były tańsze i ojciec też trochę na nich grał, więc został przy tym instrumencie. Jednak mimo, że tata wspierał jego edukację muzyczną, to marzył, żeby syn został prawnikiem albo lekarzem. Mama też szła za tym pomysłem z lekarzem, ale bardziej pasowałby jej ksiądz. W wieku 17 lat zajął pierwsze miejsce w konkursie jazzowym Mikrofon dla Wszystkich. I faktycznie od początku, kiedy tylko zaczął odnosić pierwsze sukcesy, jak już wtedy, kiedy miał 17 lat, zwracał na siebie uwagę kobiet i miał wśród nich niesamowite powodzenie. A później do tego uwielbienia dołączą też żołnierze. Bo chociażby za występy w kołobrzeskich festiwalach piosenki żołnierskiej uhonorowano go złotym pierścieniem. Ale wszystko po kolei. W 1963 roku wziął udział w konkursie jazzowym Polski Południowej w Krakowie. Rok później zajął też pierwsze miejsce w konkursie Mikrofon dla Wszystkich w Katowicach. Po zajęciu drugiego miejsca w ogólnopolskim przeglądzie piosenkarzy amatorów w Jeleniej Górze w 1966 roku otrzymał propozycję współpracy z zespołem Czerwono-Czarni. Debiut z nimi nastąpił w Nowej Hucie, bo właśnie tam zaproszono go na próby tego zespołu. Z zespołu odchodził właśnie Maciej Kosowski i Zbigniew Bizoń. Menadżerowie Czerwono-Czarnych szukali nowych solistów i postanowili właśnie tam przetestować, jak publiczność zareaguje na występ Jacka Lecha. Poszło wyśmienicie, bo właśnie od 1966 roku Jacek Lech oficjalnie został solistą Czerwono-Czarnych. Pierwsza piosenka, Bądź dziewczyną moich marzeń, stała się od razu wielkim przebojem. Nie sądziłem, że coś tak wspaniałego przydarzy mi się w życiu, mówił z nieskrywanym sentymentem. A w 1967 roku dostał wyróżnienie w Opolu z piosenką Pozwólcie śpiewać ptakom. Wielkim wydarzeniem dla niego był support, teraz tak mówimy, a wcześniej po prostu rozśpiewywał publiczność przed koncertem The Rolling Stones. Koncert ten na pewno pamiętacie, był głośny, bo po nim doszło na przykład do starć z Milicją Obywatelską. Piosenki dla Czerwono-Czarnych, a co za tym idzie dla pana Jacka, pisali najlepsi. Piotr Figiel, Janusz Kondratowicz, Krzysztof Dzikowski czy Henryk Zomerski. Ale z rodzicami zżyty był bardzo i długo. Kiedy wyjeżdżał w trasę koncertową, tata pilnował, żeby zabrał ze sobą wszystkie książki, no bo przecież musi zdawać na uniwersytet. On jednak marzył o szkole aktorskiej w Łodzi. Zresztą próbował się do niej dostać, ale bez skutku. Dwie próby zakończyły się niepowodzeniem. Rozchorowałem się podczas drugiego egzaminu i miałem mniejsze szanse, mówił z odrobiną żalu do losu. Ale wiecie, jak to jest. W trasie koncertowej czasu było wiele na różne rzeczy, ale na pewno nie na naukę, więc jeżeli chodzi o ten uniwersytet, no to sprawa tutaj niestety została odłożona na półkę. A tego koncertowania było naprawdę dużo, bo w najlepszych czasach Czerwono-Czarni dawali pierwszy koncert o 9, drugi o 12, a trzeci o 19, a czasem kolejny jeszcze o 21. Niekwestionowanymi gwiazdami pozostawały Karin Stanek czy Kasia Sobczyk. Stawki za koncerty jednak ustalało im ministerstwo, więc ktoś, jeżeli miał ukończone szkoły, jeżeli miał dobre wykształcenie, to dostawał więcej. Pan Jacek jednak nie miał szkół, więc wcale nie zarabiał wtedy kokosów. Przez całe zawodowe życie nie miałem właściwego papieru, nie dbałem o niego, więc nie zarabiałem najwięcej. Chciałem tylko śpiewać. Mnie się podobało to, że występuję na estradzie, że mnie lubi publiczność i że nagrywam piosenki. I nie przeszkadzało mu, że właśnie tak intensywne było to koncertowanie, że koncertów było ciągle bardzo dużo, no i w końcu
cały czas śpiewał te same przeboje. Można przelewać uczucia na piosenkę śpiewaną po raz setny? Można, za każdym razem inne, mówił pan Jacek. Jestem człowiekiem sentymentalnym. Przy niektórych piosenkach do dziś się wzruszam. I mimo, że cieszył się ogromną popularnością, to poza estradą los nie był dla niego łaskawy. Pod koniec 1972 roku rozstał się z zespołem Czerwono-Czarni. Później założył własną grupę, jednak niestety plany na rozwój kariery pokrzyżował mu poważny wypadek samochodowy. Samochód, który prowadził, stoczył się ze skarpy. Wspominał później, że śmierć zajrzała mu wtedy w oczy, ale udało się ją jednak oszukać. Niestety, kontuzja, jakiej doznał, zmusiła go do przerwania kariery na rok. Byli jednak przy nim najwierniejsi przyjaciele. No i ktoś jeszcze. Niewiele osób wiedziało, że śliczna dziewczyna z grupy Pro Contra, Lucyna Owsińska, opiekowała się nim, gdy po wypadku walczyło życie. Była przy nim bez przerwy, choć wiedziała, że w wyniku wypadku odniósł takie rany, w wyniku których grozi mu stałe kalectwo. Na szczęście, po roku rehabilitacji, przebywania w szpitalach, odzyskał władzę nad swoim ciałem. A po zakończeniu rehabilitacji ożenił się z Lucyną. Jednak byli razem zaledwie 6 lat. Rozstali się w przyjaźni. W wywiadzie udzielonym przed śmiercią muzyk zaznaczył, że to on uczynił z Lucyny gwiazdę i że byli bardzo zgodnym małżeństwem. Byłem krok od śmierci, złamałem fatalnie kręgosłup. Przepowiadano mi trwałe kalectwo, opowiadał w wywiadzie. Miałem czas na przemyślenie wielu spraw i rzeczy. W najgorszych dla mnie chwilach byli przy mnie moi serdeczni, wierni przyjaciele, którzy nie tylko mnie pocieszali, ale pisali dla mnie piosenki, wierząc, że przezwyciężę wszystkie trudności i na estradę wrócę. To właśnie dodało mi sił i chęci do życia, wspominał dalej. I udało się, powrócił w 1974 roku piosenką Bądź szczęśliwa. W tym okresie również zaczął się mocno przyjaźnić z Czesławem Niemenem. On był moim idolem. Zanim sam zacząłem śpiewać, zgromadziłem wszystkie jego płyty, dodawał. I tak jak już zauważyliście, już to podkreślałam, był bardzo przywiązany do rodziny, tata o niego dbał, ale później również bardzo przez długie lata był związany z mamą. Po śmierci taty, gdy przybyła na jego koncert do wrocławskiej katedry, było to niedługo po śmierci ojca, nie był w stanie wykrztusić z siebie żadnego słowa, żadnego dźwięku, nie był w stanie śpiewać. Zespół gotowy do grania, filharmonicy również, a Jacek Lech słowa z siebie nie potrafi wydobyć. Patrzę na moją mamę siedzącą w pierwszym rzędzie i nie mogę śpiewać, wspominał. Przerwano koncert, mamę przesadzono w inne miejsce, no i na szczęście udało się dobrnąć do końca. Mama natomiast do końca swojego życia bardzo synowi kibicowała. Jeździła z nim na początku w trasy, a później przed koncertami kupowała mu jajka i kazała mu je pić na surowo. Sam mówił, że nie wie, czy pomaga, ale skoro mama tak uważa, to znaczy, że trzeba tak robić. No i tak, ponad pół wieku temu piosenkę 20 lat, a może mniej, z repertuaru Jacka Lecha nuciła przecież cała Polska. I ma on w swoim dorobku naprawdę dużo więcej. Trzy long playe z kolędami chociażby. Ale także jego największe przyboje to 20 lat, a może mniej, wspomniane już Warszawa jest smutna bez ciebie, idzie na deszcz, latawce porwał wiatr, coś jej mogłeś dać, zbyt długo byłem sam, moje serce należy do gór. I mimo, że były to takie hity, później, mimo, że nagrywał, niestety jego gwiazda mocno zbladła. Troszeczkę zmieniło się, jeżeli chodzi o modę muzyczną w Polsce. Lata 80. to lata wielkiego buntu, mniej romantyzmu. A w latach 90. po przewrocie politycznym również trochę inna muzyka była modna. Chciano natomiast Jacka Lecha słuchać w Ameryce. Nasza Polonia do dziś go uwielbia. Często wyjeżdżał do USA i Kanady, gdzie zawsze był przyjmowany z wielkimi honorami. Od 1993 roku prowadził także w Bielsku-Białej agencję artystyczną. Organizował koncerty, w których pełnił funkcję śpiewającego gospodarza. W międzyczasie został też ponownie mężem. Jego drugą żoną była kobieta o imieniu Zofia. W 2005 roku został odznaczony brązowym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Przez ostatnie kilkanaście lat życia znowu spotkał miłość, związany był z Urszulą Kopeć. Niestety sam mówił, że coś go na pewno w życiu spotka niedobrego, w związku z tym, że od 13 roku życia nałogowo palił papierosy. I choć chodził na badania regularnie, to nie badał gardła. Potem okazało się, że choć mógł śpiewać i wychodziło mu to całkiem dobrze, to niestety czaiła się tam choroba. W 2003 roku zorganizował jeszcze we Frankfurcie i Hanowerze ostatnie za granicą koncerty dla Czesława Niemena, swojego przyjaciela. Muzyk już wtedy nie czuł się najlepiej, ale zaśpiewał i były to znakomite koncerty. Najpierw wystąpił Lech, a potem Niemen.
Jak sam przekonywał, przyzwyczaił się do tego, że młode pokolenie już nie rozpoznawało go na ulicy. On się zmienił, zmieniła się moda, no ale także nie wydawał największych hitów. Choć sam przyznawał, że zdarza się, że ludzie go rozpoznają i że jest to dla niego bardzo miłe, ponieważ nie był już obecny w mediach. A wydawcy dawnych nagrań nie zawsze pamiętają, żeby spytać o zgodę, by podrzucić do Bielska choć kilka egzemplarzy wydanych płyt. I sam mówił, że pod koniec życia, mimo że miał naprawdę wiele nagród, pamiątek, starał się ich nie przeglądać i pogodził się z tym, że kariera największa już za nim. Wyjątek ponoć robił dla swojej partnerki, która czasem prosiła, żeby puścił jej swoją piosenkę z dawnych lat. I niestety, tak jak już wam powiedziałam, choroba rozwijała się w jego organizmie. Została wykryta w 2006 roku. Zaproponowano mu operację gardła, jednak sam pan Jacek bał się, że może przez tę operację stracić głos. Wiadomo było, że ta operacja może uratować mu życie, ale chciał początkowo spróbować wszystkich innych metod tak, by móc śpiewać. Marzył przecież o swoim jubileuszu i powrocie na scenę. Choroba może w każdej chwili odebrać mi zawód, a ja przeżyłem na estradzie 40 lat i nie mam zamiaru kończyć, powiedział, gdy wyszło na jaw, że operacja może uratować mu życie. Jednak leczenie było wykańczające. Po naświetlaniach i chemioterapii ważył zaledwie 60 kg, ale sam nie tracił dobrego nastroju i oczywiście odpowiadał piosenką. W życiu jak w piosence, trochę dobrze, trochę źle. Przychodzi zła wiadomość i nagle wszystko, co wydawało się kiedyś ważne, traci znaczenie. Liczy się przyjaźń, marzenia, by udźwignąć ciężar kłopotów. W pewnym momencie było już z nim naprawdę źle. Ból uśmierzała morfina, jedzenie przyjmował tylko w postaci papki. Ale do końca miał naprawdę szczerą nadzieję na to, że pojawi się jeszcze na scenie, choćby miał na nią wjechać na wózku inwalidzkim. Żyję, by śpiewać, bez śpiewu moje życie nie ma sensu. Operacja mogła mi zabrać głos. Spodziewałem się, że będę miał problemy, bo przez całe życie paliłem jak smog. Papieros towarzyszył mi, odkąd skończyłem 13 lat. To musiało się skończyć źle, wyznał w ostatnim swoim wywiadzie. I choć mówił w pewnym momencie, że no niestety jego przyjaciele go nie pozdrawiają i na pytanie, czy ktoś pyta, jak się czuje, odpowiedź brzmiała nie, to jednak myślę, że trochę się zdziwił, bo środowisko o nim nie zapomniało i postanowiło mu w pewnym momencie pomóc. 27 lutego 2007 roku w Centrum Kultury w rodzinnym mieście artysty odbył się koncert charytatywny zorganizowany przez Fundację Kultury i Edukacji Europejskiej, w którym wzięli udział Halina Frąckowiak, Alicja Majewska, Andrzej Dąbrowski czy Bogusław Metz i inni. Dochody z koncertu miały zostać przeznaczone na dalsze leczenie i rehabilitację Jacka Lecha. Podczas koncertu ogłoszono również, że artysta został uhonorowany nagrodą ministra kultury za całokształt swojej pracy. Jacek Lech, kiedy w końcu pozwolił na operację, niestety było już za późno. Tej operacji nigdy się już nie obudził. Przez kilka dni utrzymywano go w śpiączce. Zmarł 25 marca 2007 roku, kilkanaście dni przed swoimi 60 urodzinami. Pochowany został oczywiście w swoim ukochanym mieście, Bielsku Białej. Moje serce należy do gór, a pytany, gdzie jest jego miejsce na ziemi, przecież zawsze odpowiadał: w Bielsku Białej. Nigdy się stąd nie wyprowadziłem. Kochani, dajcie mi znać, czy wiedzieliście, jak potoczyło się życie Jacka Lecha, czy byliście tego ciekawi, no i jaka była ulubiona wasza piosenka z repertuaru czerwono-czarnych, albo też właśnie śpiewana przez pana Jacka. Jestem tego bardzo ciekawa i oczywiście proponujcie mi kolejne, mniej dzisiaj pamiętane gwiazdy, zupełnie niepotrzebnie, bo chętnie wam je przypomnę, jestem otwarta na wasze propozycje. Pamiętajcie, żeby dołączyć do grupy przyjaciół kanału Pauli Rodak na Facebooku, jeśli Życie Gwiazd was interesuje, bo tam naprawdę dużo artykułów wymieniamy na temat gwiazd kiedyś popularnych, więc myślę, że jeżeli jesteście tutaj i aż do końca, to jest to miejsce dla was. No i oczywiście pamiętajcie, że widzimy się już niebawem, a żeby wiedzieć o nowych odcinkach, subskrybujcie kanał, żeby zawsze być na bieżąco, bo jak wciśniecie dzwoneczek, to będzie wam wyskakiwać powiadomienie, kiedy Rodak coś wyprodukuje. No więc lecę działać, produkować, żeby jakby tutaj ciągłość została zachowana, prawda? Wiem, że narzekacie czasem, że chcielibyście oglądać moje odcinki codziennie, no już myślę, że i tak jest ich sporo, ale próżnować nie mogę, także ja lecę do roboty, a wam dziękuję za miły czas spędzony wspólnie, no i oczywiście też będę czytać komentarze od was. Trzymajcie się, pa!